upcyk, 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 upcyk. Cześć, moje fany, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dziś sprawia nam się nie byle co, bowiem jest to Man, Hero of Justice, Savior of Mankind, czyli superhero, który ma uratować ludzkość i ogólnie hero sprawiedliwości. No, trochę crossover z tym Justice, ale cóż, nie wątpimy tutaj, pan Wolverine, o dziwo, bez przekręcania nazwisk. Jeszcze raz, Hero of Justice, Savior of Mankind ma uratować nas. Czy nas uratuje, czy uratuje WTF City, to się okaże. IQ Blocks. Tylko teraz pytanie, czy IQ, bo trzeba mieć odpowiednie IQ, żeby się nim bawić. Czy one są takie mądre, że tutaj mają takie oznaczenie IQ? Jeżeli wierzyć opakowaniu, powinniśmy w środku znaleźć klocek świecący albo klocek cool, czyli fajny. Dodatkowo tu mamy kolejnego Wolverina, Kolek de Mol. Zapraszają nas oczywiście, żebyśmy zebrali tutaj wszystkie. No i pytanie, czy kolejne to jest określenie, czym są te klocki, bo pustaki. No i być może to jest określenie, czym są te klocki. Ale o tym, co się przekonamy zaraz, tak naprawdę mam nawet numer katalogowy, jest jeszcze raz opis, światełko, więc nie traćmy czasu. Wy bardzo głosowaliście na ten właśnie zestawik, by go sobie tutaj otworzyć w jednej z pierwszej kolejności. A jak ja w tym tamtym odcinku obiecałem, tak też robię. Otwieram według tego, co w miarę chcieliście. No, widzimy, że karty faktycznie są. Opakowanie faktycznie w miarę solidne. Aj, nie chce nam się tu, więc wyciągamy sobie to brutalnie. Jest folijka, dobra, aj owszem. Są dwie karty, więc na bogato. Nie ma natomiast... Czekajcie. Nie ma natomiast instrukcji, więc IQ Blocks w założeniu zakłada chyba, że musi mieć takie IQ, by samemu bez instrukcji to zbudować. To jest świecący klocek, faktycznie. Mamy dwie karty. Jest to karta z Hulkiem oraz Lokim. O dziwo, również bez przekręcania żadnych nazw. Kiedyś być może uda mi się chwilę uzbierać ze wszystkich gier łącznie, że sobie zagramy. Może nawet na Lego grał. Nie no, żart, na Lego grał, tego nie będziemy tykać. Karta jest bardzo dobrej jakościowo tektury. Chyba póki co najlepsza tektura, jaką ja w życiu miałem styczność. Jeżeli chodzi o podróbki oczywiście. Chociaż od tych od Lego też bardzo nie odbiega. Nawet nie wiem, czy nie twardsze. Przechodzimy sobie do samej figurki. A, przepraszam, pustaka. Czy on będzie takim pustakiem, jak nam obiecuje producent polski, w sensie właściwie ten, co go sprowadza, dystrybutor? To się okaże. Póki co, kochanieńcy, wygląda to no nie za dobrze. Faktycznie mamy tu element light. Widzicie, są tutaj nawet trzy bateryjki już załączone. Pytanie, czy te bateryjki nie są najdroższą częścią tego zestawu. Cool light! IQ Blocks, jeszcze raz mamy napis. Uwaga! Świeci! Świeci! Kurczę, szkoda, że... A spróbuję wam później to pokazać. Świeci. Jest pierwszy przeogromny plus. Drugi troszkę już minus. Widzimy, że trzeba go samodzielnie w całości poskładać. Ale... Ale jeszcze musiałbyś chcieć wejść. No i zaczynamy całą zabawę. Chyba nie będzie... Savior of Mankind. Dobra, weszło. Ale musiałem użyć naprawdę całej siły. Uwaga. Dobra. Nie, weszło. Już się bałem, że nie wejdzie, ale jednak wchodzi ten element. Czarne rękawiczki. Gdzie druga? A jest. Dobra, wybaczcie mi. Spadła mi tutaj druga czarna rękawiczka. No, nie do końca chce to ładnie wchodzić, jak widzieliście. Minimalny, mocniejszy ruch i bym to normalnie wyłamał. W ogóle granatowe są te rączki. No i już. Wow, 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 patrzcie, jaki w ogóle śmieszny system tych nóżków. Taki, a nie jak wszędzie indziej. Jak to się trzyma? No, lichutko. Czekajcie, mi się wszystko klei teraz. Lichutko, w sensie lżej niż Lego, ale też nie jakoś źle, żeby samo wypadało. Pytanie, czy jak go przytwierdzimy do czegoś, czy na faktycznie nie wyjdzie bez wiecie czego. Cóż, sam nadruk, no jakoś tak specjalnie nie ma się co czepiać. Twarz, nawet rzekłbym, popatrzcie, fajna.
twarz, nawet pełna detali, łań narysowana, bez wychodzenia za linię. Tu jakieś minimalne potknięcia mamy w tym torsiku. Jest to jakaś krzywizna, nierówność. Tu jest bardziej z boku, tu jest mniej z boku. No, maszyna im nie siadło. Jakość na druku nie jest zła, ale troszkę im to nie siadło zdecydowanie, jeżeli chodzi o przedrukowanie tego. Mówię, granatowe rękawiczki. Druga twarz, patrzcie, jaką on ma super moc. Pewnie to jest to IQ. W ciągu, patrzcie, kilku sekund potrafi się albo ogolić, albo zarosnąć. Jakaż super moc zaraz stania. O, jeden nastolatek by chciał taką mieć. I to samo, patrzcie, tyczy się z torsem. Nagle, patrzcie, od tyłu rośnie mu tors. Tu jest płaski, bez siłowni, nagle bach! Wywalone mięśnie i wszystko klatę mu wywaliło na plecach nawet. Nie no, żartujemy. Oczywiście chodzi tu o to, że my sobie możemy go dowolnie przełożyć, tylko w tym momencie musimy rączki pewnie włożyć, przełożyć na drugą stronę. No niemniej myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi, że on ma transformację, nagle mięśnie brzucha mu na plecach aż wywala. No ciekawy, naprawdę ciekawy system. Ale nóg mu nie robi już. Sprawdźmy więc jeszcze, bo on ma tutaj oczywiście swoje pazurska. Pazurska, o dziwo, czarne, a nie srebrne. Adamantum widocznie mu zafarbowało. Wkładamy sobie drugie. Nie, znaczy powiem wam tak, jakościowo to nie jest złe. Ten plastik nawet jest ok, grubość. Trzyma się to fajnie. Wiadomo, kolorki są trochę inaczej, to jest złe. Sam Hipek mówi, jakiś zły jakościowo nie jest. Nóżki trochę, patrzcie, jak się też różnią od Lego. Więc sam Hipek zły, tragiczny nie jest. No ale te nadruczki troszkę jednak tu swoje robią. No i ma on też włoski, które wygląda tak. No zupełnie nie jak Wolverine moim zdaniem, nie zupełnie jak zwykły opryszek, tu trochę bardziej, chociaż też daleko mu do, chociaż to daleko, ale włoski mają inną bardzo małą wadę, w ogóle się nie trzymają, w ogóle, widzicie, nawet nie słychać kliku, a jak słychać klik, to i tak się nie chyta, czyli jak odwrócimy, o dziwo, nie spadają, ale nie trzyma się to w ogóle. Czyli nie dość, że ma super moc łysienia, znaczy krótkiej brody, długiej brody i mięśni na brzucha, no to ma też moc szybkiego łysienia. Bo nie, to jest w ogóle niepodobny, ej, w ogóle. Nie wiedzieć też, czemu mamy dołączone tutaj dwa takie elementy w takim kolorze. Jest to kolor napoju izotonicznego, nie izotonicznego, właściwie innego, zwykłego. Dwa też takie diamenciki, one bardzo przypominają w ogóle te od tego, nie pamiętam co była, to była podróbka tych, wiecie, Chime, i tam też był bardzo podobny, taki prześwitujący, tani plastik, nie bójmy się słowa, tani plastik. No i ma on też dwa takie ogniki, choć sam nie wiem po co, kształtem identyczne jak Lego, ale jednak kolor zupełnie inny niż Lego. I tak wbrew pozorom jakby połączyć może z tymi Legowymi, to czerwone i pomarańczowe jakoś by to wyglądało, ale no aktualnie to wygląda mocno przeciętnie. Nałożymy go sobie tutaj i sprawdźmy, jaką właściwie ma mieć zastosowanie to. Okej. No i chyba tyle. Nie, wybaczcie, bo tą głowę zmienię, bo ta jest w ogóle tragiczna. W tej minimalnie lepiej, ale czy do końca... To już nie świeci? O, już nie świeci. Okej. Tośmy się pobawili. Ile? 10 razy błysło, migło. Dobra, no powiem szczerze tak, nie jest całkowicie źle z tym setem, w sensie mówiąc o klockach. Hipek nawet daje radę, te nadruczki w miarę są ok, pazurska ok, jakość kloca, no tutaj nic nie urywa, no mamy te przeźroczyste elementy, jest to ok, jakościowo nam się to nie łamie. O, świeci znowu, patrzcie, na święta na choinkę będzie jak złoto. O dziwo mówię, te nogi, patrzcie, no właśnie, nie wiem, o dziwo wychodzą z anten, ale patrzcie, jak go przytwierdzimy, to... No właśnie, to samo się dzieje z włosami i to niestety bardzo słabo działa na ocenę ogólną, bo choć tak to dałbym mu nawet może 7, ale za te klocki, te wiele wad, dałbym mu 5. Mimo wszystko myślę, że nie zasługuje na jakąś drastyczną ocenę i czekajcie, pobawmy się tę chwilę. No te włosy są, ale Hipek nie jest zły. Dobra, 6 mogę... No i wyłysiał. 6 mogę mu dać. Jak najbardziej, bo mówię, nie ma tu jakiejś tragedii, nie wiadomo jakiej, więc tak pośmialiśmy się, ale z umiarkowaniem. A teraz jeszcze jedna najważniejsza rzecz, zobaczmy jak to ma się w ciemności. No ja jestem trochę zawiedziony, mimo wszystko myślałem, że będzie ciut gorzej. Miałby to Savior of Mankind, no Saviorem Mankindu to raczej nie będzie, ale też nie będzie jakimś, wiecie, wielkim, totalnym zawodem. O ile oczywiście to kosztuje 5-6 zł, a przypuszczam, że kosztowało 7, nie, to za 7 to bym dał 5. A dobra, zobaczmy jeszcze jak to sprawdza się w ciemności. Patrzcie, jakie dicho. Brakuje tylko
upcyk, 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 upcyk.